Cześć wszystkim, moi drodzy. W Polsce mamy tak naprawdę kilka sieci hotelów, które uważamy za legendarne. I z pewnością do tej grupy zalicza się Hotel Gołębiewski. Jest ich kilka w Polsce, natomiast dzisiaj będziemy sprawdzali Hotel Gołębiewski w Białymstoku. Zobaczymy sobie, jak to wygląda, jaki jest standard i przede wszystkim ile to kosztuje, bo niegdyś Hotel Gołębiewski, pamiętam, jak ktoś mówił, że jedzie tam czy na wakacje, czy na pobyt, to kasiasty typ. No to dzisiaj zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Standard, cena, zresztą co ja będę mówił, wszystko. Zaczynamy. Swobodnie, bo po prostu tutaj nikogo nie ma. Ale tutaj on nie jest dziwny. Wiecie, jak jest? No dobrze. Powiem wam, że czasami w pokojach spotyka się dziwny zapach. Ale tutaj on nie jest dziwny. Wiecie, jak jest? Persil. Dla jednych plus, dla drugich minus. Dla mnie na pewno in plus niż in minus. Dobra, zaczniemy od łazienki. Mała i moi drodzy, lekko już nie te czasy, powiem wam szczerze. Co mamy w tej łazience? Mamy tak, no oczywiście umywalkę, kranik, jakieś kosmetyki, ale kosmetyki ogólnie wydają się bardzo ładne. Hotel Gołębiewski, żel do mycia, shower żel. Fajnie, że są, jak wiecie, ja zawsze lubię, kiedy nie są w tubie, a kiedy są właśnie takie. O! I widzicie? Tak ona wygląda! Zobaczcie, zamykałem was, teraz siebie zamknę. Normalnie się czuję jak Jack Nicholson w Locie nad kukułczym gniazdem. On też był tak zamknięty. Kto nie oglądał technię, ten niech zobaczy, bo świetny film. No jakoś tak wieje PRL-em. Holubek mógłby nagrać kolejną część Roystu właśnie tutaj. Karetki wybrzmiewają, to jeszcze lepiej. Dobra, co tutaj mamy? Łóżka dwa, osobne, duże, nie ma fenomenalnej pościeli, bo nie ma charakterystycznego prążka. Sam pokój, duży, ale no naprawdę, czy wy widzicie w ogóle tę kolorystykę? No ja ogólnie średnio się odnajduję. Natomiast gdyby tutaj była moja babcia, to myślę, że ona byłaby w niebo wzięcia. Dla niej taki standard to swoisty luksus. Oczywiście jest to kobieta, która ma powyżej 70 lat. Mamy drugą stronę! Co na tej drugiej stronie? Mamy tak. Czajnik, dwie szklanki, zestaw, dużo. Herbaty, kawy, fajnie. Nie jest to zniszczone. To bardzo dobrze, bo ogólnie obawiałem się, patrząc po zdjęciach, jakie wyskakiwały na Bookingu, że może tutaj być tak, powiem wam szczerze, różnie. Ale jest jak jest. Barek, jest lodówka. Ja zobaczę sobie, poczekajcie. Ale to lodówka nawala, ona jest tak gorąca. O! No, to mamy tak. Idę teraz na tamtą część, wy przechodzicie. I teraz dosłownie rozsiadam się jak lord. Zobaczcie, jest tutaj bardzo dużo miejsca i to jest część taka wypoczynkowa, relaksacyjna. Dwa fotele jak u cioci, kloci na imieninach. No mówmy szczerze, jak jest. Ale mamy tak, wodę. Wysowianka, zdrój i ciasteczko. Na pewno macie to samo wrażenie jak ja, bo demografia na tym kanale jest rzeczywiście bardzo wysoka. Telewizor możemy sobie pod kątem ustawić. Czyli tak, tutaj ogląda Jasiek, tam ogląda Mirek. Wiecie, o co chodzi, nie? Albo Mirek i Jasiek w jednym momencie. Widzicie? Czyli jeszcze raz. Mirek, Jasiek. Ale jest jedna rzecz, z której nie warto robić sobie jaja, bo ogólnie ma to klimat. Nie można powiedzieć, że tu jest jakoś, nie wiem, brudno, nieczysto, nieładnie. Inaczej. Przed wami, po prawej stronie, jedna z głównych arterii tego miasta, która biegnie do tego po lewej ronda. Nie wiem, czy dobrze zapamiętałem, chyba rondo Władysława Bartoszewskiego. Tam była obok jego podobizna. Natomiast w części po lewej stronie jest wielka katedra, jedna z takich, no, większych symboli tego miasta. I powiem wam, że Białystok to takie Płuca Podlasia, tak kiedyś mówiono. Zasiądę sobie teraz w tym momencie, wysiadajcie tam. Chciałem tu pizza z order zrobić, nie da się. W ogóle ta wersalka też taka kurna, no, no dosłownie mocno to się zatrzymało w czasie. To naprawdę jest rzecz, którą zauważyłem od samego początku. Doba w tym hotelu w dni robocze to 500 zł. Pokażę wam teraz
jakie są atrakcje w tym hotelu. I zobaczcie, że ten aquapark w hotelu Gołębiewski jest naprawdę bardzo duży, bo zobaczcie, zjeżdżalnie, która biegnie stąd aż tutaj, a w zasadzie stąd tutaj, mamy jakieś atrakcje, słonik, pierwszy basen. Jest też oczywiście siłownia i to siłownia naprawdę duża, nie mam jak tam wejść, ale pokażę wam, jest naprawdę dużo sprzętu. Mamy i ławeczkę, wolne ciężary, orbitrek, nawet kilka. Mamy też grotę solną. I powiem wam, że naprawdę jest to jeden z większych basenów, jakie widziałem. Zazwyczaj te baseny są takie małe. Natomiast ten tutaj, to nawet nie jest basen. To jest dobrze nazwane. To jest aquapark. Z drugiej strony, nie wszyscy jadą tutaj, żeby przebywać w zajebistym pokoju. Nie wiem, jeść super, super. Nie! Właśnie ludzie czasami wybierają hotel, zważywszy na to, co oferuje z zewnątrz. Od razu mam taki przykład, hotel Arłamów. Zobaczcie sobie na kanale, bo też był taki film i naprawdę ta warstwa zewnętrzna była prześwietna. Dobra, idę do pokoju, wykąpię się, czyli wiadomo, co dalej będzie, a jutro śniadanko. Dobra, wyspani, tacy... Nie, szczerze, łóżko było git. Co do oferty telewizyjnej, to wyobraźcie sobie, że mamy naziemną plus kilka kanałów zagranicznych ZDF, chyba RTL, jakaś tam Italiano. Co do kosmetyków, dla mnie sztosowe, bardzo fajne, bardzo ładny zapach w ogóle. Jestem głodny, trzeba coś naprawdę dzisiaj dobrego zjeść. Idziemy na śniadanie i zobaczymy. Mam nadzieję, że tutaj Gołębiewski jednak na reputacji pociągnie. Tak wygląda cała ta sala. Ja pierdolę, ile tu jest przestrzeni. A na końcu mamy projektor, gdzie dla dziecka zostały puszczone bajki. Ej, też masz takie wrażenie, że jak jest tak mało ludzi, a jest tak olbrzymia sala, to jest to trochę dziwne? I czujesz się taki trochę niezręcznie? Nie, to jakby świadczy o tym, że coś jest nie tak. I przecież to jest tak, jak idziesz do restauracji i nikogo nie ma, to wtedy z takiej restauracji wychodzisz, bo wiesz, że jest niesmaczne tak. Jedzenie. Pamiętam, kiedy widziałem tak olbrzymią salę restauracyjną. Przejdźmy do smaków. Tutaj mamy omleta. Tak wygląda. Możemy go sobie sami wybrać. Pani tam nam przygotowuje na żywo. No, po prostu zwyczajny omlet. Szkoda, że nie ma on żadnych dodatków. Jajecznica bardziej taka zrobiona w twardym stylu, czyli że jest raczej z tych suchych. Kiedy moja babcia by tutaj była, a myślę w ogóle, że muszę tutaj kiedyś zabrać do tego Białegostoku, bo ona i Gołębiewski, wiecie jak to jest. Bardzo tłusta. Bardzo. Ale może być. Co my tutaj mamy? To co? Myślę, że zacznijmy od tych wędlin, bo ogólnie też powiem wam szczerze, że wyboru no nie ma jakiegoś niesamowitego. Tutaj nikogo nie ma. Jest jedna para z dzieckiem, których widziałem już wczoraj i koniec, a jest godzina 8:44, więc nie jemy o, nie wiadomo, nie wiem, o 6:30, że jeszcze goście hotelowi nie przychodzą. Zazwyczaj około godziny 9:00 to jest najwięcej ludzi. Ten boczek może być. Teraz mamy bekon. Mega suchy. Bardzo mięsny, no ale no wiem, no ja mam wrażenie, że to nie jest z dzisiaj. Tutaj mamy ofertę dla dzieci, co mogą sobie zjeść, ale także dla nas, dla dorosłych, desery lodowe. Nie wiem, czy sensownie nie byłoby chyba zamknąć tego hotelu, chyba że to no, jest rentowne, ale nie wydaje mi się, patrząc po liczbie gości, w ogóle w każdej jednej atrakcji, tu chyba tylko dobrze utrzymuje się ten aquapark. Pamiętacie z wczoraj? Tam byli ludzie, ale myślę, że ludzie z zewnątrz, a nie tutaj goście hotelowi. Bo taki moloch, a pokoi chyba zero. Tutaj naprawdę wszystko jest tak jak kiedyś. Tu się nic nie zmieniło, ten czas się zatrzymał w hotelu Gołębiewskim. Wiecie co dostajemy? W tych takich lepszych, nowoczesnych hotelach jest inaczej, nie? A tutaj tak, kartki papieru. Akwarium jest na dole. No z rybkami?
Ciekawe, czy przeżyły od samego początku. Białystok Guide to Tourist, czyli mamy taką tutaj broszurę. Mamy, moi drodzy, koperty sygnowane Hotel Gołębiewski. To fajne. Mamy informację Hotel Piękna i nawet taką broszurę. Także, no śmisznie. Barek dalej pusty, nawet nie można jak sprawdzić, telefon nie działa. Mamy tak, co do herbat, to jaka? Sir Williams, biała i miętowa, a kawa, jaką możemy sobie zrobić, ale dobrze. Dobrze, że jest ten czajnik, bo czasami uważam, że go mocno brakuje. No to oczywiście MK. Taka firma. Nie było wanny. To mnie mocno tak zdenerwowało. Bo jednak ta wanna, no... I wydaje mi się, szczerze, 500 zł za osobę ze śniadaniem, to... Uważam, że jak na ten standard dużo za dużo i uważam, że w ogóle to jest... Koniec końców, powiem wam, że jest tutaj bardzo, bardzo inaczej. Nie wiem, czy źle, czy dla mnie na pewno źle. Bo ja chciałbym trochę w innym anturażu, tym bardziej, że mówię, że no płacimy jednak niemało. A kurczę, no jest tutaj tak, jak jest. Z plusów, to, że nie ma ludzi, bo to daje nam pewną swobodę w poruszaniu się. Wszystkie atrakcje są dla nas, nie ma tłoku, to jest świetne. Cena? Minus. Standard? Minus. Parking? Minus. Chociaż parking nie, parking może nawet być. Dobra, koniec końców Hotel Gołębiewski w Karpaczu wypadł, nie wiem jak, ale chcę tam jechać, a Hotel Gołębiewski w Białymstoku wypadł mizernie. I trzeba to mocno zaznaczyć. To tyle, moi drodzy. Serdecznie wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się w kolejnym materiale. Dajcie w ogóle znać, co o tym sądzicie. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć. Ja już wychodzę, a jak wam się podobało, to rzecz jasna, zasubskrybujcie kanał na górze, a później pierwszy i drugi film. Ale się zmieniło tragicznie światło, dlatego w ogóle schodzę. Jau!